dzień dobry, witamy. Z tej witamy. Piotr i Sławek. Cześć Sławku, Sławek już jest gościem w Ostoi nie po raz pierwszy, nie po raz drugi. Jest, powiedziałbym, naszym stałym gościem. Pomagają nam wiele jako probiotics i to nie tylko chodzi o ich substancje, czyli probiotykę, czyli biologię, czyli mikroorganizmy pozytywne. Czyli dobre bakterie. Tak, ale też chodzi o wiedzę chłopaków i chodzi o doświadczenie, które zdobywali przez wiele, wiele lat na wielu, wielu polach, uprawach, hodowlach, plantacjach. Teraz znani są z tego, że na przykład zapewniają, jak to ładnie dzisiaj powiedziałeś, higienizację w Broniszach, tak? Czyli w jednej z największych giełd warszawskich, gdzie wyobrażam sobie, że do skompostowania jest wiele, co? No to są tysiące ton do skompostowania i tam jeżeli by nie było dobrych bakterii, to naprawdę to miejsce, gdzie jest obróbka odpadów, byłoby bardzo trudne, niebezpieczne, bo jednak jest wiele popsutych owoców, warzyw, one są zapleśniałe, a jak zapleśniałe, to znaczy przy wysypywaniu wiemy, że się uwalniają wszystkie strzępki, spory. I to by tak groziło pracownikom, a dzięki temu, że mamy probiotyki, stosujemy te preparaty permanentnie, jest system zamgławiający, który automatycznie uwalnia określone ilości zgodnie z programem, to wszyscy możemy pracować tam przy obróbce tych odpadów i nie zdarzyło się jeszcze przez te wszystkie lata, a to już jest ponad 10 lat współpracy, żeby ktoś cierpiał na przykład na nieżyt żołądka, nieżyt jelit czy coś takiego. Okej, czyli widzicie, emy sprawdzają się w wielu miejscach, czyli te pozytywne, dobre mikroorganizmy są nam potrzebne na wielu odcinkach. Ale schroniliśmy się dzisiaj tutaj w tej folii, no bo już po całym dniu prac było, że tak powiem, co niemiara, za nami jest co niemiara. Rozpoczęliśmy budowę systemu no-digów, tak? Wdrażamy w Ostoi rolnictwo regeneratywne w tym roku. Już nie tylko o tym mówimy, tylko też na dużą skalę to zaczęliśmy robić, więc zaczęliśmy budować. W tym roku przed nami kilkadziesiąt łóżek, nawet może koło stówy. Zobaczymy, jak się rozpędzimy, jak nam pójdzie. Ale na dzień dzisiejszy plan jest, żeby zrobić 60 i mamy tutaj z prezesem, ze Sławkiem mamy bardzo ambitny, szczegółowy i ambitny plan. Podzieliliśmy nasze łóżka na 6 bloków po 10 łóżek. 30 z nich będzie zasilonych alginitem, 30 z nich będzie zasilonych zeolitem, a dodatkowo będą się różnić w strukturze budowy, bo dzisiaj robiliśmy takie tak naprawdę najbardziej podstawowe. Dzisiaj robiliśmy łóżka, co zresztą zobaczycie, materiałów udało nam się nagrać całkiem sporo, bo pogoda nam dzisiaj dopisała. Może było zimno, ale było słonecznie i sucho, więc ekipa dawała radę. Stach udowodził, jak zwykle, że tak powiem, wszyscy byli na swoich pozycjach. Sławek i ekipa Probiotics też do nas dojechała, poza radą i doświadczeniem, też przywiozła trochę zielonej substancji, którą zaraz będziemy opryskiwać, bo tak naprawdę kończymy dzisiejszy cykl, czyli ten pierwsze miało być 10, wyszło 8 łóżek, które są zbudowane jak? No są zbudowane z kompostu, tak jak większość naszych łóżek. Dodatkowo mamy warstwę zabezpieczającą, oddzielającą od gleby w postaci folii biodegradowalnej, tak, co bardzo ważne. Ta folia się rozłoży w przeciągu 6-9 miesięcy. Tu twoje małe mikroorganizmy na pewno powinny pomóc. Tak, pomogą. No różne tam mamy sposoby mieszania tej ziemi. Dzisiaj było rozsypywane, powiedziałbym, było rozsiewane, tak? Dzisiaj rozsiewane. Rozsiewaliśmy. Super techniką. Tak, techniką. Super techniką. Tak, tajemniczą techniką. Sławka. Ale była dobrze wyliczona technika. W foliach ten system też stosujemy i testujemy. Stachu pewnie stosuje go od dużo dawniej niż wiedział, że on się nazywa no-dig i kiedy to ktoś tam pewnie nazwał, tak jak ty mówiłeś w drugiej naszej rozmowie o tych inspektach. O inspektach.
które rzeczywiście nawiązują do Nodiga i warto to widzieć, żeby dzisiaj patrząc na Nodig, widzieć, że jest to pewien powrót do metod, które już wcześniej ogrodnicy mieli dokładnie spraktykowane, w jaki sposób mogą poradzić sobie z chwastami, w jaki sposób mogą poradzić sobie z chorobami, w jaki sposób trzeba się oddzielić od podłoża, użyć kompostów, użyć substancji gliny, torfu, mieszać substancji, które same w sobie nie zanieczyszczają nasionami chwastów i tak dalej. No i tutaj muszę Ci jeszcze wejść słowo, bo pamiętam, jak dzisiaj opowiadałaś również o tym, że ta kultura była tak rozwinięta, że ogrodnik kiedyś nie odłożyłby na tą samą kupę liści jednego drzewa z drugimi, bo wiedział doskonale. Wiedział, które kiedy się rozkładają, jak szybko się rozkładają które liście i starał się łączyć takimi grupami, jakie one były. Pewnie dotyczyło to rozkładu, ale też pewnie właściwości, prawda? Bo prawda. Mamy różne właściwości drzew, tak jak prawda. Iglaste i liściaste już jako to pierwsze rozróżnienie niemałe, a potem myślę, że indywidualnie... Wśród liściastych szereg takich drzew, których liście zawierają substancje również biobójcze, tak, które wobec wielu patogenów mogą doskonale być użyte do eliminacji zagrożenia. Czy to będą dębowe liście, czy grabowe liście, liście trudno rozkładające się, orzechowe liście, ale nawet mogą być później, jak już idziemy dalej, to łuski cebuli i można jeden materiał użyć jako typowo strukturalny kompostowo, a można użyć również jako element, który będzie ochronnie oddziaływał albo repelentnie oddziaływał. Okay. To jest wszystko potęga w kompostach i to było domeną ogrodników. Dlatego ogrodnik był otoczony pryzmami kompostowymi i do tego trzeba wracać. System Nodig zaprasza, że potrzebujemy mieć naprawdę pryzmy kompostowe ze świetnym wsadem i wtedy, gdzie jest tylko kawałek miejsca, układamy w łóżko, czy formujemy łoże. Ono może być zagłębione, bo obie te techniki będą tutaj pokazane i zagłębione w ziemi, i niezagłębione w ziemi, czyli bezpośrednio na glebie z różnymi izolującymi warstwami. To będzie i słoma, i słoma mikrobiologicznie ubogata. Drzewa mogą być odpady gałęzi. Mogą być odpady gałęzi. Tych rozwiązań jest wiele. Ważne, żeby móc je zmechanizować, prawda? No. Bo tu jest klucz. No i do tego tutaj właśnie tu jest ostoja i to jest nasza odpowiedź. To właśnie po to zbieramy grupę partnerów, żeby można było spróbować odpowiedzieć na wyzwania małych i średnich gospodarstw. Bo wiadomo, że w dużych gospodarstwach, które mają duży, ciężki sprzęt, z tym problemem można sobie poradzić łatwiej. Natomiast wyzwanie jest w małych i średnich gospodarstwach, żeby nie trzeba było dokonywać nie wiadomo jakich inwestycji, a żeby można było uprawiać wydajnie i efektywnie. No, nasi dziadowie to robili i znowuż ja też chciałem zauważyć coś, co mnie bardzo fascynuje, że do tych łóżek doszliśmy tak naprawdę ja, Stachu i ty, każdy z nas w inny sposób, tak? Ty przez praktykę związaną z bakteriami, Stachu to przez praktykę swoją uprawową, tak? Tak. Bo używał tej technologii u siebie na przykład w foliach do pomidorów czy tak. do różnych innych upraw, która po prostu była sprawdzona, tak? A dla mnie idea tej uprawy i jakby jej założenia od początku przemawiały i to po prostu jest to tak oczywiste, jest jak 2+2, no. Jeżeli mamy zdrową glebę i mamy bogatą we wszystkie materiały odżywcze, którą jeszcze wspieramy w tych procesach, żeby tam się naprawdę działo, to wydaje mi się, że roślinki to kochają, tak? I to jest właśnie to miejsce, gdzie one by chciały rosnąć. Co zresztą wiemy już po zeszłym roku, bo wiemy, że wiele upraw nam się bardzo udało, a tu w okolicy nie wszystkim się udało i wiele osób miało różnego rodzaju problemiki. Prawda. I łóżko też jest pewnego rodzaju otworzeniem folii, czyli przeniesieniem warunków pod osłonami w przestrzeń bez osłony. Tyle słowa wstępu, żeśmy trochę pogadali, się rozgadali. Tak. A ja tu Sławek w międzyczasie, widzieliście, patrzyliście, zmieszał wodę i...
I do tej wody dodałem mikroorganizmów, Farmę Plus, dużo, tak? Dużo mikroorganizmów, Farmę Plus. Dwa litry, bo tutaj jest 16, powiedzmy wszystkiego mamy płynu 16 litrów, bo wyliczyliśmy sobie, że 8 litrów potrzebujemy na jedno łóżko, żeby opryskać jedno łóżko, czyli na dwa łóżka mamy tutaj zabezpieczenie, 4 będziemy pryskać, czyli dwukrotnie napełnię i żeby na każde łóżko wprowadzić 1 litr mikroorganizmów z rozcieńczeniem w wodzie, to wlałem 2 litry mikroorganizmów i 14 litrów wody. Czyli idziemy z zapasem. Idziemy z drobnym zapasem. Co robisz, Sławku? Opowiedz. Robię jedną z czynności, żeby jak najbardziej usprawnić ten kompost, który przygotowaliśmy, bo wszystko już dla tego systemu NoDig mamy jako komponenty. Wprowadzam żywe, dobre bakterie. Tutaj jest duża grupa bakterii, które normalnie znamy jako probiotyczne bakterie, czyli Lactobacillusy, bifidobakterie, i one tu będą pomagały bakteriom będącym też w kompoście, żeby rozpocząć mineralizowanie, żeby nie rozwijały się patogenne mikroorganizmy, czyli tak naprawdę wykonujemy czynność, poprzez którą chcemy stymulować te procesy, które będą potrzebne dla wzrostu i rozwoju roślin, tak? Ta technologia nazywana jest NoDig. Teraz, ostatnio, tak. Tak. Dlaczego tak się nazywa? No, polega na tym, że nie kopiemy, tak? Jak w prostym tłumaczeniu, nie kopiemy. Chodzi o to, że nie przewracamy. Dajemy się rozwijać i rosnąć roślinom na bogatym w warstwę humusową i warstwę odżywcze łóżku przygotowanym, wypasionym i nakarmionym, na którym roślinka po prostu ma super warunki, żeby się rozwinąć. Jak to się przygotowuje? W tej chwili jesteśmy w części założonego NoDigu, w którym folia jest położona na powierzchni warstwy gleby, ale będą również takie miejsca na polu, gdzie będzie położona folia albo inna odcinająca, inny odcinający materiał. Jak słoma. Jak słoma w zagłębieniu, czyli zostanie wybrane trochę ziemi, ale do tego wszystkiego jest potrzebna technika i trochę wsparcia, tak? Także tutaj czekamy na przyjazd urządzeń, które pomogą po prostu w tym. Teraz mamy normalnie na powierzchni ziemi folia biodegradowalna, kompost, czyli kompost ubogacamy, czyli nawozimy alginitem, nawozimy zeolitem, czyli nawozimy naturalnymi skałkami amorficznymi czy też krystalicznymi. Ubogacamy teraz strukturę mikrobiologiczną, czyli można powiedzieć wprowadzamy jeszcze zwiększoną bioróżnorodność po to, żeby to wszystko dobrze pracowało i właściwie te łóżka są przygotowane do tego, żeby wprowadzać pikówki, tak? Czy też siać. I jak widać na załączonym obrazku, właśnie Sławek kończy oprysk emami, tak? Skończyliśmy idealnie. A drugi sposób na czym? A drugi, no mamy jeszcze kilka sposobów, czyli druga metoda, którą zobaczycie niedługo w kolejnych odcinkach, będzie polegała na tym, że będziemy korytować ziemię, będziemy zdzierać 10 cm warstwy, którą tu za mną i za Sławkiem widzicie. W tą warstwę będziemy umieszczać słomę, która zostanie obsypana
alginitem, odpowiednio po prawej stronie zeolitem. Do tego wejdą właśnie opryski z mikroorganizmów i dopiero na tym będzie umieszczona warstwa kompostowa, czyli odwrócimy troszeczkę ten proces, bo tutaj wszystko, jak widzieliście, zachodziło po powierzchni, a tam tak naprawdę chcemy umieścić w głąb. Druga rzecz różniąca, te łóżka będą troszeczkę mniej wystawały, bo z racji tego, że będą bardziej wkopane i schowane w ziemi. Nie wiemy, która metoda jest lepsza, czy ta metoda, niektórzy uważają, że ta metoda, niektórzy uważają, że ta metoda wkopania. Przekonamy się na własnej skórze, wy na pewno dowiecie się o efektach naszych eksperymentów. I też warto dodać do określenia no dig, że ten system nie zamyka się na jednym roku pracy. I te łóżka, które są w tej chwili ułożone, one już tutaj zostaną. Na czyli wiele, wiele lat. Na wiele, tak? Wiele lat. Czyli, że każdego roku w tym samym miejscu będą siane roślinki i pozostaje nam tylko wtedy uzupełniać materię organiczną, żeby tworzyć coraz bardziej komfortowe warunki. Czyli to jest otwarcie możliwości systemu no dig, w którym nie będziemy tego przewracać, nie będziemy tego przekopywać, jedynie będziemy systematycznie uzupełniać, co sprawi, że ta warstwa, która dzisiaj jest dolną warstwą, ona będzie mikrobiologicznie już tak ułożona, żeby też nie naruszać jej struktury. I wtedy dopiero zobaczymy, bo ten rok, pierwszy rok jest zawsze trudnym rokiem, a sukcesy no digu będziemy widzieć roku drugim, trzecim, czwartym. Wtedy dopiero się oczy otwierają, jak potężne wydajności można uzyskać i jak ta masa pracuje, czyli najważniejsze jest to, że to nie będzie przekopywane, to nie będzie likwidowane po roku czasu, to będzie tylko uzupełniane. I tych technik materii organicznej jest wiele. Są techniki drobnozrębkowe, są techniki typowo kompostowe, jaką tu my robimy, ale podłoży tutaj wiele. Możemy zweryfikować sobie i doświadczać, robić po kolei kolejne, jeszcze wykorzystując różne komposty. Najważniejsze, że na przyszły rok tylko będziemy uzupełniać i kolejna uprawa, i kolejna... No, tu ważną informacją jest też, że w tym roku z racji, że rzeczywiście, tak jak mówisz Sławku, wielkim przedsięwzięciem jest rozpoczęcie tego i tak jak widzicie, ogrom pracy za nami, ogrom pracy przed nami. Trzeba mieć dużo ton tego kompostu, dużo metrów sześciennych. No my oczywiście tu się będziemy posiłkować między innymi dzięki współpracy z wami i temu, że wy sporo kompostujecie pozostałości, resztek i owoców i warzyw, to ten kompost dla nas jest dostępny. No ale w kolejnych latach naszym planem jest i tak jak każdego dobrego ogrodnika, dokładnie, no ona już jest, ta kompostownia, tylko kompost jeszcze nie nadaje się i nie mamy go takiej ilości, tak, która by wystarczyła. Na pewno tą ilość, którą mamy, można byłoby już i ona była przygotowana po to, żeby uzupełnić nasze podwyższone rabaty, no ale tutaj zaczynamy z dużo większego, że tak powiem, pułapu. Większe przedsięwzięcie, większy pułap, większe potrzeby kompostu, ale na pewno można sobie wyobrazić fajny kawałek kompostowni w przyszłości. Będzie na pewno. W Ostoi. I to się domyka wtedy całe koło obrotu materii organicznej, czyli jak mówimy o tym cyrkulacyjnym obiegu, to będziemy tu widzieć, bo przecież będą resztki owoców, warzyw, to wszystko będzie trafiało na pryzmę kompostową. Obierki. Będą gdzieś różne obierki, będą z trawników koszenia, wszelka masa organiczna, liście, wszystko trafi do kompostownika i będzie bardzo dużo własnej masy kompostowej. To jest oczywiście obornik, bo mamy sąsiadów, krowy, dokładnie, prawda? Więc dokładnie. Jak mamy organiczna substancja pochodzenia zwierzęcego, tak wartościowa jest oczywiście też dla nas bardzo cenna. Zawsze pierwszy, zawsze początek jest najtrudniejszy, bo jednak spore masy tej materii organicznej trzeba przerzucić. Najważniejsze jest właśnie, kiedy jest ta determinacja, żeby przerzucić, bo dla wielu ludzi jest trudno 20 ton obornika na własne pole wywieźć, żeby rozrzucić, bo mówią, nie mamy czasu.
To jest właśnie zaskakujące. A tu nie mówimy o 20 tonach, tu mówimy o wieluset tonach po to, żeby przygotować taki odcinek, ale mieć z niego nieporównywalnie więcej niż byłoby z tego kawałka pola w normalnym układzie uprawy i potrzeby rąk do pracy również. No tak, tutaj też chodzi o to, że chcemy ograniczyć chwasty, że chcemy czyli ograniczyć pielenia, no, te zrębki, ale to zobaczycie w następnych odcinkach. Będziemy nie ma miejsca, powoli. Nie ma miejsca na środki chemiczne. Nie, tak? nie ma miejsca. Po tym też nie ma miejsca na to, żeby walczyć z przyrodą. Po co z nią walczyć? Tak. Możemy ją poprosić, żeby tak. ona nas wsparła w tych procesach i myślę, że tym akcentem kończymy. Was pozdrawiamy. Oglądajcie kolejne odcinki z Osto i Vlog. Pozdrawiam bardzo i kłaniam się nisko Sławkowi, naszemu wspaniałemu gościowi. Ja muszę mu przebić o to tutaj. Dzisiejszą przygodę. Dzięki bardzo. Dzięki wszystkim. Super przygoda i naprawdę fajne doświadczenie. Cieszę się, że... My też się cieszymy, że jesteście częścią tego projektu i że z Ostoją tutaj pomagacie nam rozwijać rolnictwo. Was zapraszamy. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, oglądajcie i tyle. No, do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia wkrótce. I dobrej pogody, i dobrego zdrowia.